nie opuszczam Senni, bo mi się tutaj bardzo podoba. Więc postanowiłem dzisiaj udać się w troszeczkę inne miejsce, bardziej na zachód. Będzie to góra zwana Husfiele. Tam postaram się poszukać jakiegoś fajnego miejsca, żeby się rozbić i tam gdzieś w tamtych rejonach się rozbiję pod namiotem, prześpię. A jutro planuję tak z grubsza wybrać się do Tromsø, ale jeszcze nie jestem na 100% pewien. Zobaczę, jak będzie wyglądać pogoda. Tutaj troszkę popadało rano, ale ma być później słońce, także spoko. No teraz czas dla mnie na improwizację, więc będę się starał dobrze bawić. To jest Norwegia. Tutaj nawet jak nie przewidują deszczu, to i tak pada. Ruszamy. W razie deszczu można się schronić. No, pogoda się wyklarowała. Czuję się, jakbym szedł na babion. Zachowana jest pewna prawidłowość i proporcje, bo im wyżej, tym niższa roślinność. Muchy atakują i mnie, i kamerę. Nie wiem, na czym im bardziej zależy. Dobrze, że miałem ten jeden dzień przerwy, bo się przynajmniej odbudowałem podczas tych rejsów łódką. Także spoko. Czuję się świeżo. Jakie fajne młocko. Coś, co w tym bliskim wygląda bardziej. Nie będę się tapał, bo później. Się wyłożył. Trochę tu zaczyna zawiewać od tej wody, ale jeszcze mam takie dość konkretne tempo, więc się nie ubieram. Hello.
Właśnie poznałem przed chwilą miłe towarzystwo. Dziewczyna z Czech i chłopak ze Słowacji. Okazało się, że ona jest tutaj przewodnikiem. 7 raz jest na północy Norwegii i prowadzi wycieczkę 12-osobową. Także miłe spotkanie. Tar Bilder. Oj. Kul. Nie zapominajmy, że jesteśmy w Norwegii. Jak zaczęło wiać.
Miałem ochotę się schować za skałę gdzieś. Teraz się uspokoiło, ale już nie jest tak ciepło. Ale trzeba to wziąć pod uwagę. Jest to obliczone w rachubę. Bit difficult. Just for my short legs. I think you'll be żeby tu sobie usiąść. To jest takie fajne miejsce. Taki fotel wygodny. Schodząc z Husfjela, stwierdziłem, że
zahaczę po drodze o Litię Brusen. Litię, myślałem, że to jest coś związane z Liten, może w tym dialekcie. Liten znaczy mały. Może i znaczy, ale ta góra wcale nie jest taka mała. I troszkę trzeba było się powspinać pod koniec. Ale warto, bo widoki są zacne. Poznałem fajną parkę Norwegów z Trondheim. I też na podobnej zasadzie jak ja, przyjechali już samochodem. I tak trochę improwizują. Śpią pod namiotem. Jak już trzeba, to śpią w hotelu, żeby się wykąpać głównie. Czyli podobnie jak ja, mam też taki plan. No i też zabrali ze sobą, znaczy też, no ja miałem plan, ale w końcu nie wziąłem. W sumie słusznie. Oni wzięli jednak rowery i gdzieś tam na dachu wożą te rowery na samochodzie. No i gdzieś tu jeździli po Senii, bo wiedzieli, że bardzo fajne doświadczenia. No, spoko ludzie. Miło się rozmawiało. Pokazali mi film, który nagrali bodajże we wtorek. Mieli rocznicę 20. ślubu. No i weszli na segle. I tam sobie z drona nagrywali różne ujęcia. Bardzo sympatycznie. Przestało trochę wiać. Znaczy trochę. W ogóle już teraz nie wieje, więc jest od razu o niebo lepiej. Bo już zacząłem się zastanawiać, czy mi starczy ciuchów. Nawet zrobiło się naprawdę zimno. A teraz znowu czuję, że słońce gdzieś tam już się pokazuje. I nie wieje, to jest od razu maksymalnie. Maksymalnie ciepło się robi. No. Ostatni kubas kawy, więc już nie mam. Co wypuścił tą parę? Ale jaja, nic nie widać. Skąd to się wzięło? Masakr. Otacza mnie mleko. Zaraz mnie pochłonie. Ale klimat. Co tu się dzieje? Czy nic nie widać? Zero. Ale jajco. Przed chwilą tu były piękne widoki. Odcinek specjalny. Odcinek specjalny. Wydanie wiadomości. Maca oszalał. Włazi w dziwne miejsca.
Tu już trzeba rąk używać. Raczej się chyba nie da. Strasznie się zamgliło, dosłownie w kilka minut, moment, i tak sobie fajnie siedziałem, medytowałem, nagle ktoś kurtynę zasłonił i tyle się podziało z moich medytacji. Faktycznie to Litie Brusen, to znaczyło mały chyba w tym dialekcie. Tu jest Stur, już ewidentnie znaczy duży Brusen. 40 metrów różnicy wysokości, ta jest wyższa, ale już nie będę na nią wchodzić. Zmierzam do auta i będę się starał poszukać jakiegoś miejsca, żeby się rozbić pod namiotem. To jest Husfjell, na którym byłem najpierw. Tu jest Litjebrus, na którym byłem potem. Tu jest Turbrus, na którym nie byłem wcale. Znowu tu jestem. W drodze na Barden. Jest 22:40. A ja od prawie 50 minut próbuję znaleźć miejsce do spania, żeby rozłożyć namiot. Po tamtej stronie
gdzie byłem na Husfjell. Nie było nic ciekawego. Strasznie dużo kamperów, takie przytwardzenie wszędzie. Ja lubię bardziej na boku, trochę na osobności, a tam w ogóle nie było absolutnie nigdzie opcji, nawet nie było co z samochodem zrobić. Była taka jedna w miarę miejscówka, ale tam strasznie, po pierwsze mewy krzyczały, po drugie fale od morza, po trzecie rybacy jacyś tam byli, rozmawiali. I tak jak mówię, kamperów dużo, też ludzie jacyś tam trzaskali drzwiami o tak dalej, taki ogólnie niespokojny teren, więc w sumie zrezygnowałem. Idę tutaj, powiedzmy, sprawdzone miejsce, bo tutaj było kilka fajnych miejsc. Próbuję znaleźć takie jedno z wodą. Znalazłem miejscówkę w końcu. Zdążyłem się już rozbić. Zrobiłem sobie herbatę. I żarcie takie na szybko defilizowane. Tutaj moja kuchenka. Żarełko jest 7 minut po północy, a dopiero będę jadł kolację. Długi dzień, ale fajny. Długi, ale fajny dzień. Jeszcze łyczek ciepłej herbaty. A potem jedzonko.